Witam wszystkich serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiejszy będzie poświęcony takiej oto paczuszce. Przesyłka dotarła do mnie wczoraj. Wyjątkowo pokusiłem się o to, żeby jej nie otwierać. Zrobimy to teraz wspólnie. Jeżeli jesteście ciekawi, co w tej kopercie jest, zapraszam na mój film. Nie tak dawno, bo może z tydzień, półtora tygodnia góra skontaktował się ze mną pewien człowiek, który grał, no co tu dużo mówić, w Laurę. Okazało się, że gra bardzo mu się spodobała. Bardzo dziękuję. No i postanowił poinformować mnie, że stworzył takie pewne urządzenie, które umożliwia wygodniejsze granie w moją grę. Bardzo mnie to zaciekawiło. Tą osobą jest Mariusz. Znajdziecie go na forach atarowskich, na forach amigowskich pod ksywką MQ. Aż sam jestem ciekawy, co tu w środku jest, jak to wygląda. Ja oczywiście sobie wcześniej już jakieś tam w internecie zdjęcia pooglądałem tego urządzenia, bo jest to takie fajne urządzenie, wymyślone właśnie przez Mariusza. No dobra, sam jestem ciekawy. Pierwszy test to oczywiście będzie test Poczty Polskiej. Zobaczymy, czy przesyłka dotarła cała. Pierwszy unboxing na kanale. O, zobaczcie, jak ładnie zapakowane. Lubię takie dbanie o przesyłany sprzęt. Zresztą osoby, które zakupiły wysyłkowo Laurę, to też o tym wiedzą, że opakowanie było porządne. Fiu, fiu. Nie ma żartów. Słuchajcie, wygląda to tak. To większe to jest funkielnówka pad od, czy do w zasadzie Super Nintendo, SNESa. Jak widać, jeszcze jest w folii, ale to jest jakby tutaj najmniej istotne. Najważniejsze to jest to, moi mili. Ja to spróbuję rozłączyć. Podobno to ciężko dosyć idzie. O, dobra. Czyli tak, no tym jakoś tak szczególnie nie będziemy się padem zajmować, no bo to jest zamiennik, że tak powiem, oryginalnego pada do NES-a. Jak będę miał możliwość, to sobie nabędę oryginał. Natomiast to, co nas najbardziej interesuje, to jest to urządzenie. Zobaczcie, jakie to fajne. Tu jest taka... A, tu jest jeszcze odczepialne to. OK. To malutkie urządzenie. Wymyślone przez Mariusza, skonstruowane przez niego. Umożliwia podłączenie padów od NES-a i SNES-a, czyli Nintendo i Super Nintendo, do komputerów wyposażonych w gniazdo joysticka, takie, jakie jest używane m.in. w Atari, czyli standard atarowski, Atari, Commodore, Amiga, wszystkie korzystają z tego samego typu złącza na joystick.
W Spektrum pewnie też będzie można wykorzystać tylko przez odpowiedni interfejs. Jest to maleństwo. Wykonane jest, no oczywiście tutaj płytka profesjonalnie zrobiona, elementy lutowane. Wszystko to jest w takim chyba termokurczliwej koszulce. Choć nie jestem pewien, czy to jest termokurcze, ale tak to wygląda. Można by było się pokusić na przykład o zrobienie obudowy. No nie wiem, czy jest taka możliwość na przykład wydrukowania takiej obudowy na drukarce 3D i ukrycia tych części, ale w tej formie też jest wszystko bezpieczne, tu nie idzie dotknąć tych elementów, bo one są pod tą koszulką termokurczliwą. No jest tu jakiś taki układ scalony, kilka diod, rezystorów, pieron wie co jeszcze. Pięknie to wygląda, pięknie. Dobra, do tego jest dołączona taka przejściówka, którą tutaj wpinamy. I do tego możemy właśnie podłączyć sobie kontroler z NES-a. Nie wiem, jak wygląda złącze w kontrolerze do zwykłego Nintendo. Czy jest takie samo złącze, czy nie? Nie mam bladego pojęcia. No w każdym bądź razie my mamy takie, więc będziemy testować takie. Teraz tak, obudowa komputera Atari, szczególnie XE, tak jest skonstruowana, że tam ciężko jest wcisnąć taką wtyczkę od joysticka, jeżeli ona ma taką trochę większą obudowę. Tu jest to bardzo wąskie, więc jest szansa, że tu nie będzie żadnych problemów z podłączeniem tego. Ja na razie może wypnę i spróbuję podłączyć. Bez problemu wchodzi, mieści się, tutaj to szczególnie jest no, takie nietypowe gniazdo, w serii XE jest też ukryte jakby między taką szczeliną w obudowie. No fajnie, tutaj widać, że można to podłączyć bez problemu, praktycznie chowa się pod obudową, mam nadzieję, że będzie działać. Podłączymy sobie najpierw tą przejściówkę. No i uwaga, podłączamy. Ja teraz tak zaglądam tutaj, ale nic się nie świeci, czyli tam nie ma żadnej kontrolki. Nie ma potrzeby, bo po co ma się tam cokolwiek świecić. Tak, po podłączeniu też. Aha, no właśnie, ale przecież ten interfejs ma jakieś diody. Ja sobie tu taką ściągę zrobiłem. Mariusz wytłumaczył, przesłał mi w mailu taką instrukcję obsługi jakby do urządzenia. To teraz może powiem mniej więcej, o co tu chodzi. Ten interfejs umożliwia podłączenie takiego pada, jak wspomniałem, do Super Nintendo oraz do Nintendo, do zwykłego NES-a. No i ale co w tym dziwnego? No, takie pady generalnie w zasadzie nie muszą być podłączane do komputera naszego, ponieważ do Atari też były produkowane pady. Ten interfejs ma zaprogramowaną obsługę dodatkowych tych przycisków. No wiadomo, że Atari obsługuje joystick tylko jeśli chodzi o kierunki i jeden przycisk fire. Natomiast ten interfejs jest tak sprytnie zrobiony, że potrafi wykorzystać praktycznie wszystkie przyciski w takim padzie od SNES-a. To niestety nie jest programowalne, że my nie jesteśmy w stanie sobie podłożyć tutaj dowolnych jakichś kombinacji klawiszy, tylko one są już tak jakby przez twórcę tego urządzenia tam zaprogramowane. Można sobie wybrać parę trybów pracy, gdzie te dodatkowe klawisze będą się różnie zachowywać. I właśnie te tryby pracy dają możliwość przyjemniejszego, łatwiejszego grania w gry na Atari, ponoć, zaraz to sprawdzimy, i między innymi w Laurę. I to mnie najbardziej tutaj interesuje, bo aż jestem ciekawy, jak te dodatkowe funkcje tutaj będą wpływać na tą grę.
żeby wybierać te tryby, to potrzebujemy właśnie kontrolować je za pomocą właśnie jakichś diod, które powinny nam się świecić. Niestety tu nam się ukryje to pod spodem i nie będę widział, bo więc zrobimy inaczej. Ja wypnę interfejs. Jak się zorientuję, jak to działa, to wtedy będę mógł go tam wpiąć i nie widzieć już tych diod, ale na razie no, chcę zobaczyć, jak to funkcjonuje. Więc podepnę sobie mój standardowy taki przedłużacz. O, uporałem się już z tym. Czyli sobie podłączymy nasz interfejs do przedłużacza, żeby widzieć, co tu się na nim będzie dziać. A jednak mruga, mruga, mruga po podłączeniu. Jeszcze raz spróbujemy. Zobaczcie. Pomrugały sobie diody, czyli jednak diody są. W takim razie obudowę, gdybyśmy tu założyli taką nieprzeźroczystą, to musiałaby mieć jakieś otwory, żeby te diody było jednak widać. No, co nam sprawę trochę komplikuje. Ale jakby była przeźroczysta obudowa, taka plastikowa, to też by było chyba fajnie. Dobrze, to chciałbym, żeby to było widoczne, więc sobie to tak wrzucę na razie, może niezbyt praktycznie, ale tutaj. No i co? No, żeby przetestować działanie joysticka, to trzeba uruchomić program do testowania joysticka. Idziemy. Gdzie ja to mam? Użytki. Testy. Joytest, tak jest. Pod tym filmem znajdziecie link do instrukcji. Będziecie sobie mogli przejrzeć, jakie tam są funkcje. No, dla Waszej wiedzy, wiadomości, informacji, żebyście wiedzieli, jak to działa. Nie wiem, w jakim trybie w tej chwili to pracuje. Nie wiem, jak sprawdzić ten tryb. Aha, nie, ja sobie nie zapisałem tutaj. Z tego, co pamiętam, wejście w zmianę trybu to jest wciśnięcie select i start przez chyba 3 sekundy, a potem zapisanie ustawionego trybu to jest klawisz B bodajże. No i co? No najpierw sobie może kierunki sprawdzimy. Lewo działa. Prawo działa. Dół działa. Góra działa. No to teraz ukosy. Ukosy też działają. No jak to wpadzie, to trzeba jednak, tym bardziej, że to jest no taki testowy pad, tylko żeby przetestować sobie urządzenie. Obiecuję, że nie załatwię sobie oryginalny pad ze SNES-a. Będzie chyba wygodniejszy. Wydaje mi się, że troszkę większy, a może i nie. Dobra, jeszcze tutaj ukos działa, chociaż to nie jest takie proste. O tak, jak się kciukiem wciska, to jest ok. Super. Dobrze, teraz przyciski tutaj. Najpierw sobie B. Tak, jest fire ciągły. Czyli jak długo wciśniemy, tak będzie wciśnięty fire. Teraz A. A. Tutaj nam jest podpięty pod przycisk A kierunek dół. Dobra. Czyli w niektórych grach można sobie wciskać przycisk zamiast kierunku. No i fajnie. A da się góra i... Nie wiem, czy to jest, czy to tak ma działać, czy mój program do testowania joysticków nie rozpoznaje kierunków niedozwolonych. Teraz już nie pamiętam, bo jeżeli by się okazało, bo ja, co ja teraz zrobiłem? No, mamy pod przyciskiem kierunek dół, a jak sobie wciskam kierunek górę na krzyżaku i nasz kierunek w dół, to nam niestety nie pokazuje i góry, i dół. Natomiast komputer, z tego co wiem, to spokojnie rozpoznaje takie kierunki. Ale to może być tak, że ja po prostu w programie jakby zabezpieczyłem się przed niepoprawnym testowaniem joysticka, bo to jest program do testowania joysticków. W joysticku nie da się jednocześnie nacisnąć góry i dół. Czyli jest to
motywacja do napisania kolejnego programu do testowania, tak żeby rozpoznawał górę i dół jednocześnie. Zobaczymy, bo nie wiem, czy to jest w tym problem. Dobrze, teraz naciskamy Y. A, Y to jest autofire. Pięknie. A X to jest kierunek góra. Czyli tu mamy góra, dół. Czyli jaki to jest tryb ustawiony w tej chwili? Zerknę sobie na instrukcję. Jeżeli pod AX mamy góra, dół, a to w zasadzie we wszystkich trybach tak to działa. AX zawsze będzie góra, dół. No dobra. To spróbujemy rozpoznać pod autofajerem. Autofire w przycisku Y, bo w tej chwili tak to mamy, działa tylko w trybie pierwszym. OK, to jest tryb pierwszy, bo w innych trybach pod przyciskiem Y są inne funkcje. No i jeszcze tutaj mamy przycisk Select, właśnie, musimy wszystkie przyciski przetestować, czyli tak, Select, proszę. Czyli to jest kierunek na ukos w lewo, a start pewnie na ukos w prawo. No, są to kierunki zgodne jakby z zasadami działania joysticka, no więc program tutaj spokojnie to rozpoznaje. Pięknie. No i zostały nam jeszcze przyciski tutaj te przednie, LR. To jest powielone na osze start select. Dokładnie to samo. Fajnie. Dobrze, no to spróbujemy sobie teraz jakąś grę. No, aż jestem ciekawy, bo nie pamiętam, czy tutaj pod przyciskiem jest skakanie, czy na ukos. Zaraz zobaczymy. Jak będzie pod przyciskiem, to nie ten tryb, ale generalnie spróbujemy sobie zagrać, no po prostu. Tu się nam uruchamia. Aha, jeszcze raz. Nie, pod przyciskiem on nie skacze, czyli on skacze. No proszę. Proszę was, no piękna sprawa. Normalnie idąc i chcąc podskoczyć, musiałbym po prostu wziąć na ukos, nacisnąć krzyżak. Co nie zawsze jest oczywiście takie fajne, szybkie. A w tej chwili wystarczy, że wcisnę tutaj sobie. Aż muszę przyzwyczaić się, bo czekajcie, bo chcę sprawdzić, czy da się na przykład w pewnym momencie przerwać skok. Ale tutaj możliwości jest mnóstwo, bo przecież pod X-em mamy kierunek góra, czyli tu możemy sobie na krzyżaku iść w prawo i niekoniecznie wciskać ten przycisk na dole, tylko ten. Ale numer, czyli mamy skakanie pod, tak jakby pod fajerem na drugim przycisku. Nie no, rewelacja. Jak tylko się przyzwyczaję do grania tak na te przyciski, bo nigdy pad nie był jakimś moim takim ulubionym kontrolerem do gier, wolałem jednak joystick, a tu się okazuje, że to całkiem może być dobre, aż nie wiem co powiedzieć. No fajne to jest, naprawdę fajne, bo działa po prostu tak jak naprawia jakby niektóre błędy w sterowaniu w grze. Bo naprawdę wygodniejsze jest skakanie naszym bohaterem poprzez przycisk Fire niż krzyżakiem góra na ukos. Nie, no bo to no jest to trochę niewygodne. Może w joysticku jeszcze by to zdawało egzamin, aczkolwiek też w pewnych momentach jest to trudne. Niektóre joysticki, szczególnie te na sprężynkach, na gumkach, no, czasami trudno wyczuć te kierunki. I wbicie się akurat na ukos wcale nie musi być takie proste, a tutaj
No a tutaj mamy kierunek góra pod przyciskiem. Albo generalnie tym przyciskiem możemy sobie skakać. Z tym, że wtedy ze sterowaniem jest chyba kłopot, bo to no jednocześnie jest i skok, i przesunięcie się w prawo. A tak możemy skakać pod przyciskiem, bo fire nam tu oczywiście nie działa, bo ta gra nie jest zrobiona pod skakanie pod fire'em. Ale interfejs nam niweluje ten problem. No dobra, zobaczymy jak mi się uda dojść. Bo ja niestety byłem zawsze cienki w tą grę. Nie będę sobie tutaj tak specjalnie zbierał tej gwiazdy, po prostu chcę przejść. O, zobaczymy jak na platformie się poruszamy. Dobrze. O, tam to chyba za wysoko. Kolejna platforma. Nie no, powiem wam, że tak od strzału, żeby przejść, dla mnie to jest ciężkie zadanie na normalnym joysticku, a tu proszę, tu się udało. Dobra. Gdzie jest jeszcze góra-dół potrzebny? Wiem, w wyścigowych grach. To spróbujemy sobie. Tu nam podczas pracy nic nie mruga, czyli to nas nie rozprasza, jest ok. Dobrze, bo sądziłem, że te diody będą się cały czas gdzieś tutaj palić, wskazując tryb pracy, ale się nie palą. Bardzo dobrze. Dobra, miałem co wczytać. Wyścigi samochodowe. No klasykę weźmiemy, czyli pole position. I od razu jedziemy. Tutaj zmień. Aha. Nie, chyba to nie jest najlepszy przykład, bo tu sam samochód przyspiesza, a biegi w zasadzie tylko się zmienia przyciskiem w dół. Czyli tak, w lewo, górę. Chyba bardziej road race by był tutaj dobrym pomysłem. Teraz muszę sobie przypomnieć wszystkie gry, jakie mają sterowania. Bo tego nie jestem pewien, a to właśnie trzeba by dobrać gry do testów. Road race jest. No, tu jest ładne intro. Nie wiem, czy da się je pominąć. Chyba nie bardzo. Ale zaraz sobie zagram w komando. Jestem ciekawy, jak to się będzie grać, wykorzystując Autofire. Bo tam specjalnie z kierunkami to nie będzie raczej problemów. To jest tak stworzone bardziej pod chyba platformówki. Te dodatkowe opcje. Ale co najważniejsze, zaraz sobie uruchomimy laurę, ponieważ autor uważa, że jeden z trybów pracy tego interfejsu bardzo pomaga w grze w laurze, w grze Laura. Tylko, że to jest tryb trzeci. I będę musiał sobie teraz go przestawić, więc potestujemy. Ale najpierw tu. Start. Dobra, tutaj jest tak. Przycisk fire to jest gaz i zmiana biegu to jest do góry. Czyli tak lewo, prawo możemy sobie ruszać kierunkiem. Biegi możemy zmieniać sobie prawym palcem, znaczy prawym palcem u prawej ręki.
trochę to jest. Muszę się przyzwyczaić do sterowania. Czyli tak, krzyżak wykorzystujemy sobie w zasadzie tylko jako lewo-prawo. No czasami w dół trzeba. Ach, refleks już nie ten. Dobrze, steruje się całkiem przyjemnie, aczkolwiek to nie jest chyba konstrukcja, która by tutaj coś ułatwiała, bo sterowanie jest takie w zasadzie normalne. No, mamy tylko to, że pod przyciskiem jest również zmiana biegu do góry, wiesz, bo w dół to raczej nie. Dobra, ale komando. Spróbujemy sobie uruchomić Montezumę. Tam przecież trzeba było bardzo precyzyjnie ustawiać się, żeby zejść po drabinie. Tylko nie wiem, czy jest tryb na ukos w dół, bo tu widzę, że są na ukos do góry, a nie ma trybu na ukos. A tam najczęściej właśnie problemem było schodzenie w dół. Dobra, tutaj schodzeniem raczej nie powinno być problemu, bo krzyżakiem sobie myślę, że spokojnie poradzimy, żeby chodzić. Natomiast na normalnym joysticku czy padzie jest no, kłopotliwe, no tak normalne strzelanie, bo trzeba po prostu klepać ten fire ile się da, dopóki nie zdobędziemy karabinu maszynowego, a tu przecież mamy autofire. O, i dziabie nam równo. Nie musimy się przejmować. Bardzo dobry pomysł z autofajerem. A jak tu się rzuca granatem? A ja nie mam granatów. Musimy sobie wziąć jakiś granat. No i teraz nie wiem, czy się uda. No, niestety chciałem tutaj wyłom zrobić. Oj, zginąłem. Dobra, autofire bardzo pomocna rzecz. Akurat do tej gry bardzo, bardzo się może przydać. Oczywiście wersję taką oryginalną, kartridżową. Ale tu w sumie, bo to jest, to są ukosy, LR to są ukosy do góry, ale chodzić też się da. Wprawdzie to nie jest chyba ten taki tryb stricte do tego przewidziany, ale nawet całkiem fajnie to idzie. Tylko trzeba się przyzwyczaić. Jeżeli wciśniemy lewy, prawy, ten przycisk przedni LR, to w teorii on daje ukosy do góry w prawo lub do góry w lewo. Ale jeżeli sobie idąc naszym pedrem wciśniemy jednocześnie w dół nasz krzyżak, idź sobie Pedro, i wciskamy w dół, to nam zejdzie. Po prostu trzeba się troszkę przyzwyczaić do tego sterowania, nauczyć się go i może być całkiem fajne. A do góry to już wchodzi bez problemu sam. Tu jest podskok, teraz tak, w dół. Ale a wchodzenie do góry naprawdę jest bardzo dobre.
No, z schodzeniem w dół to już trzeba albo sobie wziąć krzyżakiem, nakierować ukos, albo idąc w lewo, w prawo, wcisnąć krzyżak w dół. Trochę dziwne, ale można się przyzwyczaić, natomiast wchodzenie do góry jest banalnie proste. Aha. Wchodzenie do góry, czyli żeby wejść teraz po drabinie do góry, to ja wystarczy, że wcisnę sobie przycisk L i on wchodzi, no bo to jest na ukos do góry. Dobra, trzeba by się przyzwyczaić do tego. Jeżeli na przykład LR to są ukosy do góry, to może Select Start by się przydało zaprogramować jako ukosy w dół, bo to na razie się dubluje, a w tej grze akurat to ukosy w dół by były bardziej przydatne. Okej. No to przechodzimy do clue sprawy, do sedna, do gwoździa programu, czyli ustawienia innego trybu i z tego co pamiętam, to robiło się to tak, czyli wciskamy select i start jednocześnie przez 3 sekundy. Raz, dwa, trzy. Jest. Coś nam mruga. Mruga nam zielona dioda. Teraz zmiana trybu następuje krzyżakiem. Tylko, no tak wyczytałem w instrukcji, tylko co krzyżakiem? W lewo, w prawo, w górę, dół? Nie wiem. Więc spróbujemy sobie w górę. O, dwa razy mruga. Czyli to jest tryb drugi. To nie jest nasz tryb. My chcemy ustawić tryb trzeci. Proszę, mruga raz, czerwona dioda i to jest nasz tryb. A jeszcze tak z ciekawości wezmę, przełączę na kolejny, czwarty tryb. Tak, dwa razy czerwona dioda. To też jest inny tryb pracy. Dobra, wracamy do naszego... A, to jest... Czyli jest różnica, jak weźmiemy lewo albo prawo chyba. To jest nasz tryb, który potrzebujemy do gry w Laurę. Zapisujemy tryb wciskając na tym padzie przycisk B. O, zapisało, ładnie pomrugało. I co my tu mamy? Z powrotem, bo aż muszę zobaczyć, jak to wygląda. Wchodzimy do testów. Dobrze. Co mamy zmienione? Przycisk Y nam w tej chwili będzie działał w dosyć ciekawy sposób podobno, ale po kolei. Y-a sobie zostawię na później. Co mamy pod B? Mamy fire. Pod A co mamy? Kierunek dół. Pod X mamy kierunek górę, ok, to chyba w każdym przypadku tak jest, tak, AX to jest zawsze góra, dół góra. Pod selectem mamy skosy do góry, pod LR również skosy do góry. Z tego co wiem, to Mariusz tłumaczył, że przeprowadzał wiele prób na różnych gatunkach gier i wybrał te najważniejsze ustawienia. Więc to jest poparte jakimiś badaniami niejako, więc nie ma co tutaj narzekać. Widocznie takie ustawienia jak te tryby są chyba najlepsze, wybrane z wielu różnych możliwych ustawień i dopasowane do większości gier. No kierunki nam działają normalnie. Dobra, no to teraz to najważniejsze. Co podobno w grze Laura jest niespodzianką. Uwaga, naciskamy przycisk Y. Zobaczcie, lewo, prawo. Czyli to jest automat, który nam jakby wciska lewy i prawy kierunek na przemian. Mariusz pisał, że jest to tryb stworzony do gier
sportowych, takich jak na Atari i na przykład Decathlon, gdzie po prostu trzeba machać joystickiem lewo-prawo i no, to jest taki sprzętowe oszukaństwo. Świetna rzecz. W czym to się przyda w Laurze? No, zaraz zobaczymy. Pewnie ci, co znają Laurę, to już wiedzą. Ja sobie tu pozwolę uruchomić oczywiście z kartridża. Nie będziemy wczytywać Laury, tylko ją uruchomimy z kartridża. Dobra, intro pominiemy. Wiem, że jest bardzo fajne, ale sobie je pominiemy. Dobrze, i teraz tak. No chodzi się, ok. Kierunki, no, działają normalnie. Gdybyśmy sobie wzięli ukosy, no Laura na ukos nie chodzi, więc tutaj się nic nie zmienia. Dobra, bawię się przez chwilę, ale chciałem po prostu posprawdzać. W Laurze tak jest to specjalnie zaprogramowane, że jeśli byśmy po prostu joystick troszkę źle przekrzywili i poszedł nam ukos, to ona tego nie zinterpretuje jako ukos, bo Laura i tak nie chodzi na ukos, tylko w lewo, prawo, góra, dół, więc ona sobie grzecznie chodzi lewo, prawo. Ale przejdźmy do najważniejszego. Dobra, ten kluczyk jest tu nam tak naprawdę do przejścia planszy niepotrzebny, ale gdybyśmy przypadkiem wpadli do bagna, to teraz wciskamy Y. Proszę. Praktycznie na padzie szybkie wciskanie lewo-prawo jest nierealne. Jednym palcem się tego nie da zrobić szybko, więc generalnie chyba gdybyśmy weszli tutaj do bagna, to musielibyśmy albo sobie tak wziąć tego pada i sobie cykać, albo byśmy nie wyszli. W joysticku jest inna sytuacja, bo machamy tylko jedną ręką joystick i tam jest możliwe wyjście z bagna. Generalnie takie szybkie poruszanie, wciskanie joya w lewo-prawo na padzie, no spróbuję teraz, wchodzę i no nie, ja nie, to się nie uda. Czyli generalnie po wejściu do bagna, jeżeli mamy pada jakiegokolwiek, niekoniecznie tego typu, bo przecież do Atari też były robione przez Quickshota bodajże takie pady, mam nawet takiego jednego, nawet bezprzewodowe pady były przecież. Ale wyjście z bagna na padzie raczej niemożliwe. A tutaj zobaczymy, ile energii nam ubędzie, jak wejdziemy do bagna i będziemy próbowali z niego wyjść. I już wychodzimy. 19 punktów energii tylko nam to zajęło. Oczywiście gdybyśmy głębiej weszli, uda się wyjść. Ło! Sama głowa nam tylko wystawała, co już naprawdę jest bardzo trudne do wyjścia, ale jak widać na tym padzie jest to możliwe. No, fantastyczne urządzenie. Mówię oczywiście o interfejsie. Mamy tu jeszcze takie tryby, zresztą, no właśnie, mamy tutaj też takie tryby jak chodzenie w lewo, znaczy chodzenie, kierunek w lewo razem z fajerem, bo są gry, gdzie na przykład skaczemy idąc w jakimś kierunku w lewo albo w prawo i musimy przycisnąć fajer. Także tutaj też jest to pod jednym przyciskiem. Tak sobie to można ustawić. Ja nie kojarzę takich gier, żebym mógł coś takiego robić. Zresztą wydaje mi się, że jeżeli trzymamy pada w ręce,
no to idąc w lewo czy w prawo spokojnie możemy sobie wcisnąć przycisk tutaj. Ale być może są takie gry, gdzie rzeczywiście to jest wykorzystywane i łatwiej jest grać. Znaczy ja tutaj w laurze tryb trzeci. Rzeczywiście jest taki chyba, znaczy no to jest stworzony praktycznie do grania w laurę, ten tryb trzeci. Natomiast w pozostałe gry to chyba bym został przy trybie pierwszym, gdzie są te standardowe kierunki plus ukosy na tych przyciskach LR. No i mamy autofire, bo w innych trybach tego autofire'a nie ma. No i to by było chyba tyle. Jeszcze raz sobie przełączymy tryb pracy na ten pierwszy, czyli wciskamy jednocześnie. OK, mamy, działa nam tutaj interfejs. Przełączamy sobie tak i B zapisuje. I w tej chwili już mamy normalny tryb, czyli Y nam przyciskanie Y nas nie uratuje. Ale za to w innych grach ten tryb chyba będzie najbardziej najmocniej wykorzystywany. Tryb pierwszy. A, tu jest kartridż, a ja się bawię we wczytywanie. Czyli w sumie tak, jeżeli nie zależy nam na zmianie trybów w trakcie pracy, czyli nie musimy obserwować tych diod, to rzeczywiście można sobie bezpośrednio wpiąć do komputera. Zresztą w komputerach XE czy XL to ten interfejs będzie widoczny, bo on będzie tak na zewnątrz, on będzie wystawał. Więc nie będzie problemu z obserwowaniem tych diod mruganiem. No, jedynie w XE System, gdzie te porty joysticków są jakby głębiej ukryte, to ten interfejs jest schowany. Wypnę sobie może teraz nasz przedłużacz i wepnę bezpośrednio. To sobie odkładamy. Wepnę bezpośrednio. To się łatwiej wpina niż oryginalne wtyczki z przedłużacza. Tak wygląda interfejs podpięty bezpośrednio do komputera. Spróbujemy sobie zmienić teraz tryb. Zobaczymy, jak te diody tutaj świecą troszkę schowane pod obudową. Wciskam Select i Start przez 3 sekundy. O, już nam się zapaliło. No, dioda jest widoczna, po prostu trzeba sobie tam spojrzeć. To jest tryb pierwszy, tryb drugi. O, tryb trzeci to już jest czerwona dioda, jest mocniej widoczna, bo jest z innej strony interfejsu. Tryb czwarty. Przypominam, że tryb do gry w laurę to jest ten, czyli jedno mrugnięcie. Wracamy do trybu pierwszego, bo chyba ten tryb będzie najczęściej wykorzystywany w grach. Jest najbardziej chyba przemyślany taki do gier platformowych. Zapisujemy klawiszem B, przyciskiem B. Jest zapisane, czyli możemy sobie już grać. Co sobie wczytamy? No jeszcze jakąś grę, no parę gier sobie przetestujemy teraz. O, jestem ciekawy, jak będzie się grać w gry takie jak International Karate. Wprawdzie nie wszystkie ciosy będziemy mieć pod dodatkowymi przyciskami. A szkoda, że nie można sobie zaprogramować po swojemu. Ale rozumiem, że to nie jest taka prosta sprawa. Układ by był pewnie bardziej rozbudowany. Dobrze, mamy International Karate. Weźmiemy sobie na dwóch graczy, żeby wypróbować nasze ciosy. No i co? Lewo, prawo to jest normalne. No i właśnie, i tutaj
Z tym krzyżakiem jest tak, że czasami się włączy nie ten kierunek, który chcemy, ale cios, czyli ukos do góry w prawo możemy zadać jednym przyciskiem, obrót i cios drugi też jednym przyciskiem i to jest bardzo fajna sprawa. Autofire tutaj nam nie działa, no bo to musimy mieć kierunek. A to jest kierunek dół, a to góra. Czyli to tak, jakbyśmy tutaj naciskali. No i jest to jakieś ułatwienie. Szczególnie z tymi obrotami. To jest rzeczywiście fajna rzecz, bo wiem, że to jest taki trochę problem, żeby trafić w ukos. O ile się nie mylę. Nie, tu... Jak tu się skacze? Tak, pod przyciskiem. Tylko trzeba iść i... Aha, to tutaj by się nam może przydał tryb drugi. Jasne. W tej grze chyba tryb drugi bardziej będzie... sensowny. No to sobie przełączymy. Select start. Mruga. Tryb drugi. B zapisane. Czyli teraz idziemy. O i super. Czyli idziemy sobie, idziemy. Ale samo skakanie jakby możemy wyczaić przyciskiem tym z przodu. LR. Oczywiście standardowo możemy też skoczyć wciskając kierunek i fire, bo też jest taka możliwość, bo to nie zostało zlikwidowane, ale... Oj, oj, oj. Ale sam skok możemy wykonać tymi przyciskami. Nawet nie dadzą mi się rozpędzić. No właśnie. Tu jest tak, ale... Aha, bo to nie trzeba cały czas trzymać. Bo rozpędzamy się pchając joystick do przodu i potem lewo, prawo jest kierunek. Więc tutaj wygodnie rzeczywiście jest wykorzystać sobie ten przycisk X, który możemy przyspieszać, a na krzyżaku tylko wykorzystywać lewo, prawo. No, w tej grze też jest to fajna sprawa. I to w trybie pierwszym działa. Czyli przyciskiem X sobie przyspieszamy, bo to jest jakby pchanie joysticka w przód. Uj, 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 trochę szybko. A tutaj lewo, prawo. No, fantastycznie, fantastycznie. Mamy teraz tryb pierwszy. Ja muszę sobie cały czas z tej ściągi na razie jeszcze korzystać, żeby wiedzieć. Ok, to są ukosy do góry. Czyli tak specjalnie to nam się chyba w tej grze tak za bardzo nie przyda tu. Ale wchodzenie po drabinach do góry też nie jest takie całkiem proste, bo trzeba się dobrze ustawić, więc łatwiej jest wejść przechylając joystick po ukosie i tu będzie chyba właśnie lepiej na takim... Proszę bardzo, jak mi ładnie wszedł. No, tu się nadźgałem. Trzeba to opanować. Czyli tak, idziemy sobie tu, idziemy tu, idziemy tu,
No wchodzi nam fantastycznie po tych wszystkich drabinach. Tak. Trochę jest to takie mylące, bo jak człowiek 30 lat grał na zwykłym joyu, to musi się po prostu przyzwyczaić do tego, ale powiem wam, że wchodzenie w tej chwili po tych drabinkach jest prostsze niż normalnie, bo normalnie trzeba się ustawiać dosyć precyzyjnie. O. Dobra. Następne. To jak już jesteśmy przy Marianie i Donkey Kongu, to sobie jeszcze Juniora wczytamy. Bo to jest też przecież klasyczna platformówka. Znaczy klasyczna, no nie przechodzona w lewo, czy w lewo, w prawo, tylko jednoekranowa, ale generalnie to jest ten typ gry. Tutaj chyba jednak no nie ma potrzeby wykorzystywania tych ukosów tak za bardzo. Po prostu gramy, no jak napada, całkiem fajnie. Myślę, że tu nie są wykorzystywane te dodatkowe funkcje, które... No ale powiem wam, że dosyć szybko mi poszło dojście tam. Tu może by się przydał ten tryb, który ma pod fajerem... kierunek z fajerem. Trzeba by po prostu go włączyć i wypróbować sobie. Aczkolwiek tutaj wchodzenie chyba na górę też pod X-em byłoby możliwe. O. No ale spamiętanie wszystkich tych ustawień to nie jest takie hop-siup. Ajajaj, zeżarło mnie. Chcę po prostu zobaczyć, jak na padzie się gra w tego typu gry. Bo przecież na konsolach czegoś takiego jest zatrzęsienie. No ja tutaj patrzę na co innego. Gdyby tu nie było autofajera takiego w programie, bo tutaj jest, więc można sobie wcisnąć i on sam strzela, to moglibyśmy wykorzystywać autofajer, który mamy tu. Ale w tej grze akurat to nie jest. Nie, tutaj tu raczej nie będziemy korzystać ze funkcji specjalnych, ale gra się na padzie no całkiem. Drop zone, tutaj strzelaninka jak się patrzy. Zobaczymy, jak się spisuje autofire, bo chyba reszty przycisków dodatkowych w tej grze akurat nie ma potrzeby wykorzystywania. Tutaj trochę by się przydały ukosy w dół. Ale jak widać, żeby sobie postrzelać, to trzeba sobie jednak ponaciskać tym paluchem. Natomiast możemy wykorzystać bardzo ładnie autofire. O. No, chodźcie, chodźcie. Dobrze, chyba dosyć tych testów. Wydaje mi się, że na Atari będą właśnie wykorzystywane te tryby pierwszy, trzeci, ewentualnie drugi, bo i tryb czwarty jeszcze ma taką opcję, że przycisk Y jest wykorzystywany jako drugi fire. No ale wiemy, że Atari niestety nie wykorzystuje drugiego fire. Właśnie, jak to nie wykorzystuje? Ten drugi fire jest podobno podpięty pod wejście analogowe od wiosełek. Więc trzeba po prostu sobie wczytać program testujący wiosełka i zobaczymy, czy to działa.
Żebym to ja wiedział, co to za program. Jest tu coś, o jest. Czyli tak, select. Start. Dobrze, tu są porty. Pokazane wartości w portach wiosełek. Tylko, że musimy teraz interfejs przełączyć na tryb czwarty. Czyli tak, start select. I mruga. Przełączamy. Tryb drugi to jest. Tryb trzeci. I tryb czwarty. Zapisujemy. OK. Teraz wciśnięcie przycisku Y powinno nam wzbudzić jakby Fire drugi, który normalnie w Atari nie występuje, ale ponieważ jest to podpięte ponoć pod wejście analogowe wiosełek, więc coś tu powinno się zmienić. Zmienia się. Pięknie, czyli rzeczywiście jest to port pierwszy lewy. Tak? Dobrze to interpretuję. Port 1L left, czyli mamy wartość jakąś tam minimalną, maksymalną. Czyli uwaga, wszyscy programiści, którzy tworzą gry, mogą wykorzystać, no nie pada, ale interfejs z podłączonym takim padem od Super Nintendo, bo niestety to chyba. Nie, w padzie od Nintendo też to działa, bo to jest jeszcze zakres ten podstawowy. Czyli w Nintendo to będzie przycisk B, a w padzie od SNESa to jest przycisk Y. Czyli tak, to jest zwykły Fire, no, którego tu nam program nie pokaże, bo to jest program do testowania wiosełek. I drugi Fire, czyli możemy mieć dwa niezależne Fire'y. Nie wiem, tu strzelanie, tu rzucanie bomb. Strzelanie, rzucanie bomb. Strzelanie, zrzucanie bomb przez samolot na przykład. Pięknie. Pięknie. Taki interfejsik. No słuchajcie, bardzo fajnie się to sprawdza, aż jestem zaskoczony. Malutkie. Można by było się pokusić o wbudowanie, kurczę, takiego czegoś do wtyczki. No ale do tej wtyczki to chyba nie. Nie, to jednak musi mieć swoją obudowę zewnętrzną, ale jakby było w całości w obudowie, to by to jeszcze ładniej wyglądało, ale temu nic nie brakuje. No po prostu świetna robota. Mariusz, ja Ci bardzo dziękuję za ten interfejs, za umożliwienie przetestowania tego. Świetny pomysł. Mam nadzieję, że jeszcze będzie rozwijany. Nie wiem, czy jest możliwość, nie wiem, by większej liczby trybów jeszcze wrzucenia tutaj. Podejrzewam, że gdyby była taka możliwość, to byś już to zrobił, więc pewnie nie. Bo jeszcze parę trybów by się przydało, szczególnie kierunki na ukos w dół, nie tylko do góry, żeby rozdzielić na przykład działanie select, start i lewy, prawy, żeby one były rozdzielone, bo w tej chwili się dublują. Chyba, że nie ma takiej możliwości, no to nie. Ten interfejs Mariusz składa sobie po prostu sam. Cieszy się dosyć dużym zainteresowaniem, bo rzeczywiście jest to fajny pomysł. Więc gdybyście, nie wiem, szukali czegoś takiego dla siebie, to spokojnie możecie gdzieś tak na forach Mariusza zaczepić. MQ. Taki jego nick jest. Ja ze swej strony bardzo dziękuję jeszcze raz, zarówno Mariuszowi, jak i Wam za obejrzenie tego filmu. Jeżeli film Wam się podobał, zalajkujcie, napiszcie jakiś komentarz, wspomóżcie mnie w produkcji tych filmów. I co? No, do następnego razu. Dziękuję, cześć.